Witam serdecznie. Zapraszam dzisiaj Państwa do odwiedzenia Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu, w województwie podkarpackim. Kościół jest murowany z cegły trójnawowy. Posiada okazałą wieżę krytą blachą oraz fronton w formie portyku, który podtrzymuje sześć kolumn. Wzorowano się na stylu bazylik rzymskich. Nad dachem świątyni wznosi się okazała wieża z tarczami zegarowymi na ścianach oraz niewielka wieżyczka na sygnaturkę. W miejscu, gdzie w przeszłości stały stare kościoły, zachował się kamienny mur ogrodzenia, na którym są kapliczki Drogi Krzyżowej i tajemnic Różańca, tak zwana Mała Kalwaria, kamienny konfesjonał, zabytkowa dzwonnica, ogrójec oraz plebania. Ciekawostką jest fakt, że w czasie II wojny światowej stacjonowały tutaj wojska Armii Czerwonej, a jej żołnierze z jadalni plebanii urządzili stajnię dla koni, co przyczyniło się do jej zniszczenia. Przy kościelnych ogrodach powstał pierwszy w Polsce, a drugi na świecie symboliczny cmentarz dzieci nienarodzonych. Obok dużego 9-metrowego głównego krzyża na pięknym łuku uformułowanego tarasowo zbocza ustawiono w dwóch szeregach 100 małych, białych, jednakowych krzyży. Jest to tak zwana Kalwaria Nienarodzonych, poświęcona w 1998 roku przez biskupa Edwarda Białogłowskiego. We wnętrzu kościoła na uwagę zwracają mozaiki ścienne i niezliczona ilość witraży. W sanktuarium są relikwie świętych Jana Pawła II, fragment jego szaty liturgicznej, Młodzianków, Faustyny Kowalskiej, błogosławionego Jerzego Popiełuszki oraz Gianny Beretty Molli, włoskiej lekarki, która oddała życie za swoje nienarodzone dziecko. Sanktuarium słynie przede wszystkim jako miejsce modlitw w sprawach związanych z poczęciem i narodzinami dziecka. Kilka lat temu dokonało się w tym miejscu uroczyste zawierzenie Matce Bożej rolników Podkarpacia. Odtąd Madonna Tarnowiecka zwana jest także Panią Rolniczego Trudu. Obiekt kultu w kościele w Tarnowcu stanowi cudowna figura Matki Bożej. Rzeźba gotycka wykonana została z drewna lipowego i jest polichromowana. Wykonał ją nieznany artysta, prawdopodobnie Węgier, na początku XV wieku. Ma 153 cm wysokości. Maryja przedstawiona w pozycji stojącej. W lewej ręce trzyma dzieciątko, w prawej berło. Podobnie Jezus. W prawej dłoni ściska królewski atrybut, w lewej jabłko. Niestety nie udało się ocalić tych elementów. Zostały utracone wskutek zestarzenia i zniszczenia. Madonnę okrywa złoty płaszcz z niebieskim podbiciem. U jej stóp trzej aniołowie zdają się unosić Maryję w górę. Pomimo, że figura słynęła jako cudowna od bardzo dawna i posiadała korony, to jednak oficjalnie koronowana nie była. Zajął się tym dopiero ksiądz Jan Warzecha, a korony papieskie nałożył 8 września 1925 roku sufragan przemyski biskup Karol Fischer. O cudownej figurze krążą różne historie. Jedna z nich opowiada, że podczas którejś z licznych wojen została ona przyniesiona najpierw do Jasła z Węgier. Kroniki kościelne podają bowiem, iż pielgrzymowały tutaj na odpusty grupy węgierskie. Inny autor informuje o pochodzeniu pierwowzoru z Niemiec. Kilka kopii wykonano na prośbę córki króla Węgier, świętej Elżbiety. Jedną z nich otrzymali karmelici w macierzystej prowincji na Węgrzech. Razem z zakonem przybyła do Jasła, gdzie zakładany był nowy klasztor. Na ziemiach polskich na pewno już znajdowała się na przełomie XVI i XVII wieku.
Kolejna teoria głosi, że rzeźba drewniana powstała w jakiejś krakowskiej pracowni pod koniec XV wieku. Ocalała cudownie z pożaru klasztoru i kościoła w Jaśle w roku 1785. Zgodnie z rozkazem rządu austriackiego miała zostać przeniesiona do zakrystii kościoła w Dukli i służyć jako eksponat. W dniu 20 lipca 1787 roku władze guberni lwowskiej poleciły przewieźć rzeźbę do cyrkułu w Dukli. W wyniku sporu pomiędzy dziekanem Walerym Karwońskim a proboszczem parafii w Dukli rzeźbę potajemnie przywieziono do Tarnowca. Podłożem konfliktu, jak podaje Barbara Ciciora, nie były sprawy kultu religijnego, lecz finanse parafii. Ostatecznie właścicielka dóbr tarnowieckich, hrabina Katarzyna Kuropatnicka z Łętowskich, powołując się na zasługi swego rodu dla dworu cesarskiego, odkupiła figurę od kościoła w Tarnowcu z przeznaczeniem do fundowanego właśnie kościoła. Zgodnie z poleceniem władz, figura jako własność prywatna miała być przeniesiona do kościoła bez rozgłosu. Dokonano tego nocą w Wigilię Zwiastowania Najświętszej Marii Panny 24 marca 1789 roku. Prowadzenie rzeczywiście było ciche, jednakże wkrótce Tarnowiec stał się miejscem szczególnego kultu Matki Bożej. Przybywały pielgrzymki z okolicznych parafii, a także z Węgier i Słowacji. Pani z tarnowieckiego sanktuarium stała się także patronką węgierską. Stąd też odnotowano w przekazach historycznych wiadomości o Matce Bożej Węgierskiej, a później Jasielskiej. Wzajemne kontakty ludności w tamtych czasach ułatwiał brak granicy państwowej między Galicją a Górnymi Węgrami, czyli obecną Słowacją. Po roku 1918 udział Słowaków w odpustach znacznie zmalał. W dniu 12 września 1993 roku biskup Kazimierz Górny zawierzył diecezję rzeszowskiej tarnowieckiej Matce Bożej Zawierzenia, nadając jej takie właśnie miano. Kilka kilometrów za miasteczkiem zatrzymujemy się przy pięknej kapliczce przydrożnej. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.